Halo, halo! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Jaś Fasola na Playstation 2 i robimy to zaraz po nagraniu poprzedniego odcinka, czyli odcinka 4, gdzie były małe problemy z FPS-ami. W niektórych momentach klatki spadały, więc zobaczmy jak tutaj będzie nam szło. Mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej szło. O kurde, już chciałem przy okazji X-a wciskać, żeby nie było. Ponieważ wiecie jak to jest, nie można cutscenek pokazywać. Na razie poziom się zaczyna normalnie. Tak więc chyba antyklątwa się teraz pojawiła, odkąd kompa zrestartowałem. Ty no, bez kitu, patrzcie, normalnie gra chodzi, no. Ty no, tak powinno chodzić to w poprzednim odcinku, no ale dobra no. Musimy mieć jedną chociaż czarną owcę w tej serii, jeżeli chodzi o odcinki. Bo wiecie, żeby wszyscy żyli zdrowiej, żebyśmy my wszyscy żyli zdrowiej, to musi być jeden gorszy odcinek pod względem, wiecie, może nie tyle co merytorycznym, co po prostu, no trochę gorszy, żeby nie było tak, że wszystkie będą, wiecie, idealne. Dobra, pierdolę już farmazony, idziemy dalej po prostu. 100 na, znaczy 10 na 105 puzli musimy zebrać znowu, okej, dobra. Tak więc zobaczmy, gdzie tu będziemy mieli kluczyk, bo będziemy musieli się teraz cofnąć. Ale uwielbiam tą muzykę, nie? Ona jest bardzo po prostu... To jest moja ulubiona muzyka, jeżeli chodzi o Jasia Fasolę. Taka fajna, przyjemna dla ucha. No, nie to, że pozostałe nie są przyjemne dla ucha, ale ta jest taka... No nie wiem nawet jak ją nazwać. Taka... bardzo wesoła, że aż się kurde, no cieszyć chcę, nie? Mam 23 minuty nagrania, jeżeli chodzi o kamerkę, tak więc mam nadzieję, że uda mi się w miarę sprężyć, bo nie chciałbym mieć sytuacji... O, myślałem przez chwilę, że nie będę mógł się dostać. A, klucz zbierałem. A ja przez chwilę myślałem, kurde, gdzie jest ten klucz, nie? Ja zapomniałem, że ja go zbierałem. No dobra, no to możemy iść dalej w takim razie. Tak więc im dalej w las, moi drodzy, tym będziemy mieli coraz ciekawsze poziomy. Prawdopodobnie będziemy mieli również je coraz dłuższe, tak więc szykujcie się na to, że odcinki mogą być do pół godziny max. Chociaż na razie to widzę, że po 20 minut to leci, więc nie jeden odcinek był 40-minutowy bodajże. To był ten, bo trzeci odcinek, ten zanim żeśmy do kanału weszli, bo tam faktycznie jeszcze puzzle robiłem. Tak więc no to jakby ma powód, dlaczego jest to taki dosyć długi odcinek. Dobra, więc idźmy zatem dalej. To są szopy? Nie, to są koty. Ja pierdzielę, koty w kanałach. Kto by pomyślał? Znaczy, nie kwestionuję, pewnie koty łażą po kanałach, ale raczej nie wszystkie, nie? A to są chyba jakieś takie koty kanalarze, kurde. Koty kanalarze, bez kitu. Chyba nazwę tak ten odcinek. Koty kanalarze, kurde. O nie! Game over. Nie to chciałem zrobić, kompletnie. O nie! Tutaj. No dobra, niech będzie. Już sobie ogarniemy to na szybko. Dobra, idziemy. Omijamy koty. Siema koty. Elo kocie. Elo kocur. Siemanko. Witam w mojej kuchni. Takie śmieszki, heheszki, moi drodzy. Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni. Tutaj sobie zginęliśmy, więc może najpierw weźmiemy... Będziemy big brain i weźmiemy najpierw checkpoint może, żeby nie ginąć w nieskończoność. Okej. To było easy do zrobienia. Myślę, że chyba każdy trzeźwo myślący byłby w stanie to za pierwszym razem zrobić. Oczywiście spotkę się na trzeźwo myślący, bo chyba nie chcecie mi powiedzieć, że w tę grę gracie po pijaku. Nie wolno. My tutaj... reprezentujemy abstynencję. My nie pijemy, my tylko sobie idealnie gramy, świetnie się bawimy i patrzymy na przygody Jasia, kurde. Dobra, idziemy w takim razie dalej w rytm tej otóż fajnej piosenki. Na razie kurczę, znaczy fajne piosenki, fajne muzyki chciałem powiedzieć. Na razie niestety nie mam nic za bardzo ciekawego do powiedzenia, no może... Oj. Ludzie, wy to widzicie? Sorry, że ja miałem takiego dosyć sporego laga, ale kuźwa tamten klucz się nie zapisał, tamten puzzle. Czyli oznacza, że... Kurwa, musimy się wracać. A ja pierdzielę, ale mnie ta gra strollowała bez kitu. Tego to ja się kuźwa nie spodziewałem, nie? O, i teraz otwieraj. Dobra, może lepiej się upewnię, czy czasem czegoś innego nie zgubiłem po drodze, bo ja tu kurwa widzę, że część rzeczy jest, kurde, z jakiegoś powodu niezaliczonych. Tam w sensie parę kocich przysmaków. Dobra, w razie co mamy jeden sobie klucz dodatkowy, tak więc przyda nam się ten klucz. Jeżeli chodzi o następne skrzynki. Przyda nam się, no nie można tego ukryć. Dobra, tak więc teraz skoro mamy już część rzeczy nadrobionych, to mogę sobie w takim razie wrócić do tamtego miejsca, gdzie ostatni raz, że tak powiem, dałem dupy. Widzimy się za niedługo. No, przy okazji sobie otworzyliśmy kolejną skrzynkę. Kurde, to otwieranie skrzynek strasznie brzmi, jakbym kurwa grał w CS-a, nie? Ostatnio z chłopakami pykamy w CS 1.6 na luźnych live'ach, jeżeli ktoś jest ciekaw i natrafił na ten odcinek i chciałby nawet któregoś razu popatrzeć, jak gramy, albo ewentualnie z nami zagrać, no to śmiało zapraszamy. Dobra, w takim razie mamy już wszystko nadrobione, możemy w takim razie iść dalej. No i co? Co mogę powiedzieć? No, jesteśmy właśnie po nagraniu tego 4. odcinka, który trochę gorzej wyszedł, bo no te spadki FPS-ów momentami były po prostu przerażające w mojej opinii. No ale no niestety są lepsze i gorsze, że tak powiem, odcinki, no nie? To chciałem na początku powiedzieć, a niepotrzebnie wyszedłem na trochę takiego kolesia, który użala się nad sobą, a nie chce być taki w zwyczaju określany. Dlatego chciałem bardziej to powiedzieć jako ciekawostkę, nie? Ale na szczęście teraz idzie bardzo dobrze i cieszmy się z tego, póki możemy. Kurde! Ale lipa. Ale tu na szczęście puzzle się już zapisały, kurde. No całe szczęście, bo jakbym miał znowu się cofać, to bym po prostu chyba, kurwa, nie wiem co zrobił. Chyba bym płakał na tym odcinku, bez kitu. To byłby, kurde, prawdziwy płacz prawdziwego, kurde, pomidora. Prawdziwego, najprawdziwszego pomidora, nie? To byłby taki totalny płacz, kurde, jakby się okazało, że miałbym cofać się. Ale na szczęście gra jest na tyle łaskawa, chociaż mówię, kurwa, trochę nie rozumiem tego, nie? I sorry za to, że mówię za każdym razem kurde jako przecinek, znaczy kurwa jako przecinek. Ale to jest z tego powodu, że trochę tego za bardzo nie rozumiem, bo przecież zdobywałem tam checkpoint, powinno to się zapisać, a jednak musiałem się cofnąć. To jest trochę dla mnie dziwne. Dobra, znowu tutaj, kurde, koty, które, nie wiem, którym się ewidentnie nudzi. O, skrzyneczka, patrzcie jak ona sprytnie schowana. He, myśleliście, że nie zobaczę? A, dobra. Muszę się cofnąć z tym. Cofaj. Tak jest, tak jest. 3 na 5 i 50 na 100. Dobra. Tak więc muszę co jakiś czas niestety sprawdzać staty, dlatego że wolę jednak wiedzieć, ile mi czegoś brakuje i przy okazji zerkać do tyłu, bo jak wiecie lub nie, ale twórcy bardzo często lubią robić takie jaja. Jakie jaja? Zapytacie? Anoż takie, że lubią bardzo często za tobą coś chować, no nie? Tak jak na przykład tego misia. Znaczy to nie tylko jeżeli chodzi o, oczywiście o Blast, no bo Blast nie ma immunitetu na trollowanie graczy, ale wielu jakby deweloperów tak lubi robić, że po prostu coś sobie schowa za tobą i ty się wtedy nie zerkniesz do tyłu, przez co coś ominiesz, później będziesz wkurwiony, że to ominąłeś, wiecie o co chodzi, no nie? To są takie standardowe zagrywki, no. No wiecie, no beka w ciul czasami, ale czasami to po prostu, no można, że tak powiem, sobie w łeb strzelić, no nie? Za coś takiego. O Jezu, dawaj no, zbieraj to. Oj, kluczyk możemy zabrać. Będziemy mieli dodatkowy. W ogóle dziwnie wyglądają te skrzynki z TNT z taką strzałką. Dziwne trochę. Już lepsza byłaby ta bomba wtedy, ale... bomby co jakiś czas widzimy, tak więc możemy spać spokojnie, że widzimy klasyczną bombę, klasyczne TNT. No ale nie wiem, co tu chciałem powiedzieć, a może... a w sumie wiecie co? Może te łyse pały nie rzucają TNT, tylko te łyse pały rzucają tymi petardami. To też jest dosyć prawdopodobne. Nie mogę wykluczyć tej opcji. Moving machinery, czyli musimy uważać na pracującą maszynerię. Maszyneria pracująca, czyli mam na myśli tą ruchomą podłogę, która chce nas w stronę TNT zaprowadzić, a my tego bardzo nie chcemy, ponieważ nie chcemy stykać się końcówkami z TNT, z laską TNT. A kysz, babcio, a kysz! Ale patrzcie, jak ci dojechałem, kurde, widzisz? Widzisz, kurde? Kocika sobie dobra, jednak nie. Kota sobie chciałem oszczędzić, ale jednak nie pykło. Kurde, mam tutaj wodę. W sensie, wiecie, przygotowałem sobie standardowo na nagrywki, na takie odcinki lub na sesje też. Zawsze sobie przygotuję coś do picia, nie? Jakąś szklankę z wodą. I cały czas jest ona nieruszona, a ja od czwartego odcinka non stop gadam i cały czas chrypę łapię, no nie? Więc wypadałoby zaraz się napić, bo kurde, kiedyś to ja głos stracę, nie? I wtedy dopiero będzie problem. Wtedy to dopiero nie będzie let's play, nie? Wtedy będzie dopiero płacz. I zgrzytanie zębów. Kurde. Ja pizgam. Do chuja! Ja pierdzielę, no kurde, Jaś, nie ześlizguj się, to jest coś, czego ja w tobie nie lubię, kurde, ty się tak ślizgasz jak na lodzie. No, dokładnie, to chciałeś zrobić. Co jest? Ty. Co jest? Czemu on tak stanął dziwnie? Ruszyć się nie mogłem, dosłownie. 5 na 5, dobra, teraz musimy skupić się na kocich przysmakach. Dobra, lecimy z koksem. Teraz, kurde, totalny speedrun po poziomie. Znaczy, no może nie speedrun, ale szukamy tych kocich przysmaków, bo puzzle mamy wszystkie zdobyte. Elo, 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 gościu, ale zostałeś osiłku porobiony. Ulany, kurde, gościu. A, haha, minikierka, patrzcie, kolejna z kretami. O Jezus Maria, o Jezus. Dobra, cięcie, moi drodzy. ...42. Kurwa, pobiłem rekord, dosłownie, nie? Co, odblokowałem? A, 4 dodatkowe jakieś puzzle? Nie wiem, nie kumam. Bonus 4 dodatkowe coś. Nie, nie o co z tym chodziło, kurde. Musiałbym se przypomnieć, bo pamiętam, że oglądałem walkthroughy z tego i coś to znaczyła ta informacja. Ale co dokładnie, to wam nie powiem. No dobra, w każdym razie secret mamy ogarnięty, czyli tam sekretną minigierkę. No może nawet nie taką sekretną, no ale wiadomo o co chodzi. 75 na 100, kurde. Ciekawe, czy ja się wyrobię do końca nagrywania tej kamerki, czy potem będę bez kamerki. Dobra, kurde, pało dechą bita, skończ, ogarnij się. Ten kurwa u góry śmieć rzuca we mnie. Aha, to nieźle, on rzucał skrzynką, mimo że skrzynka stała w miejscu, no to niezłe ADHD gościu masz. Albo cały zespół. Dobra, teraz trzeba uważać, bo tutaj... oj, coś czuję, że tutaj... dobrze, że ja nie szedłem tamtędy, bo wydaje mi się, że ta rura, co tutaj widzicie, stoi taka o, przy tym kocim przysmaku, ona by chyba mnie zepchnęła. Zobaczmy. Nie, ona stoi w miejscu, dobra. O Jezu, no nie! Dobra, wszystko jest grane. Znaczy, wszystko działa. Jezu, wszystko grane. Mhm. Więc chyba, tak mi się wydaje, patrząc, że Jaś odzyskał kontrolę nad sobą i nie ladży tak jak wtedy, to coś mi się wydaje, że może ten Jack X faktycznie będzie z emulatora robiony. Szczególnie, że słyszałem, że jest to trochę gorsza graficznie gierka od trylogii Jacka, więc nie powinno być z nią takich problemów jak z Jackami. Ale to tylko słyszałem. Trzeba będzie faktycznie zaraz przerwać nagranie i zrobić szybkie miejsce na telefonie. Dokładnie. 83 na 100. Dobra, czekajcie. Wow. Dobrze, zebranet. Teraz uwaga. Tu musimy bardzo uważać, tu trzeba ostrożnie wręcz, bym powiedział. Chyba mamy 94, co nie? Ty, patrzcie jak zgadł, kurde, ładnie liczę w pamięci, ty. Może jednak nie jest tak źle z moją matematyką. Dobra, przerywamy nagranie tu. Dobra, jestem z powrotem, trochę miejsca się zrobiło. Nie zmienia to faktu jednak, że naprawdę będę musiał poważnie ten telefon przeczyścić. Tak więc, no lipa w ciul, bym powiedział. Ale no, czego się nie robi, że tak powiem, dla poświęceń, no nie? Pamiętajcie też o tym. 21 minut na nagraniu, to jest... To będzie chyba nawet krótszy odcinek niż ten poprzedni. Chociaż tak o ciupinkę krótszy, tak mi się wydaje. Dobra, mamy wszystko. Jest, elegancko. 100%, elegancko, ale nam fajnie poziomy idą, naprawdę, to mi się bardzo podoba. To mi się podoba bardzo. Że nam tak bardzo sprawnie idą te poziomy. To jestem z tego powodu zadowolony. Dobra, więc dwa poziomy mamy zrobione. Ten i tamten na dole. To daje nam 525 na 1000, 22 na 48 puzli. Okej. Zobaczmy, co tu jest u góry. Bo tu tam jest puzzle. To oznacza, że jakbyśmy mieli tam, kurde, no nie wiem. Jakbyśmy tam mieli... Koniec tego świata. The Baddies Hit Out. Na czym to polega? A, to jest ten sam poziom, tylko że... Znaczy, to jest następny poziom, tylko że po prostu więcej puzzli mamy do zabrania. A, spoko, Vacomile. Tak to się chyba nazywało. I tutaj mamy Factory Entrance, czyli Factory Entrance się nam tylko wtedy odblokuje, kiedy tam ogarnimy sobie ten nowy poziom, ten tutaj trzeci. Okej, kumam, o co chodzi, fajnie. No dobra, moi drodzy, to co? To by było na tyle z kolejnego odcinka z Jasia Fasoli. Mam nadzieję, że wam się podoba, że w sposób ciekawy, informatywny jest on prowadzony. Napiszcie, co sądzicie o Jasiu Fasoli, jeżeli natrafiliście na ten odcinek lub oglądacie od początku serię, bo jestem ciekaw waszego zdania. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się spodobało, jesteście nowi na kanale, to łapka w górę, subskrypcja mile widziana z dzwoneczkiem. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane tu na dole w opisie. Ja się z wami żegnam, to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć, do następnego razu, adios!